bo to wszystko była konspiracja, ale ja 3 spluwy i 4 granaty przywiozłem w masce gazowej. Bo każdy tam miał maskę przygotową i tam się wsadzałem to. Też mogli sprawdzać, wtedy by rozwalili mnie i wszystko, ale przywiozłem te spluwy. Dlatego później powiedzieli, jak było powstanie, jak to przecież miałeś spluwy? No miałem, ale jakoś nie mam. Bo dałem, właśnie do getta przemyciłem się. Też niewielka akcja, ale ryzykowna. Nie wiem kto jeszcze, przecież nikt się nie chwalił. Słuchaj, mam tutaj dla getta pistolety przywieźć. Nikt nie mówił o tym. A to żeśmy weszli. Pierw nie wiedziałem, co z tym zrobić. Gdzie ich spotkać, prawda? Ale mój brat, który no trochę starszy i trochę, prawda, jakoś więc orientowany, czy ja mu mówiłem, czy ktoś dowiedział się, że ja wziąłem te pistolety. Mówi, rany boskie, gówniarz wziął pistolety, nie wie co z nimi zrobić, Niemcy go złapił albo co. No i przyjechał, znalazł mnie, mówi, gdzie ty swój masz? No ja mam tu i te. To czekaj, ja mniej więcej wiem, gdzie jest to dowództwo, prawda, żydowskie tego. To się dowiedział, bo też była konspiracja, przecież nikt nie wiedział, ale dowiedział się, no i rzeczywiście, a tam poszli, no i daliśmy. Był jeszcze ten, no wiesz, oni popełnili samobójstwo, ale nie wszyscy. Edelman, prawda, był tam. Znaczy ja nie wiedziałem, że on jest Edelman, on nie wiedział, ale tak. Ale jak to później się wydało. No i dostali te spróby. No i minęło 40 lat, czy ile? To było może 10 lat temu. Edelman był w Łodzi był tym tego. No jakoś tak się zdało. Coś się mówiło o tym właśnie. A on mówi, co? Podchodzi do mnie. No pierwszy starszy był. Słuchaj, do mnie mówi, toś ty przecież te spluwy dostarczył, to już ja byłem przy tym, jak odbierałem. Rzucił się w ramiona, że dziękuję za... Po 40 latach spotkałem się z Edelmanem i on mnie dziękuję za te spluwy, które dostarczyłem. No bo nie wiedziałem, że... nazwisko, a tu się wydało. Ach, to ty jesteś. Byliśmy na pan, bo to nie. A to, no, to jest taki przypadek do pisania, prawda, nic wielkiego, ale charakterystyczna rzecz.